Siemaneczko, witam wszystkich, którzy tutaj dzisiaj do mnie dołączą bardzo serdecznie. Witam po przerwie. Zaraz ruszamy. Witam Lucius, pierwszy oczywiście na pokładzie. I Hubert Chmielewski, witam. Zaraz czekamy na resztę. Jojem się gotowuny, myś majachac, jak ja to mówię. Siemaneczko! A, jeszcze wiem, co muszę zrobić. Muszę sobie powiększyć sobie czat, bo ja już mam ten wiek, że ja już tak nie widzę jak kiedyś. Siemanko, witomy, witomy. To Gusa, Damianek, od góry, KPR, Dominik, Agro, Michał, Kari, Mirek Baka, siema Mirek, November Man, November Rain mi się tak kojarzy. Damianek Lapot, Jakub Kuczyński, Piotrek Szerszeń, Damian Konert, Kuba Jędrasiak, Jakub Sibiga, Nikodem Rosik, Koza Nostra, Myszaty Sibi. Siemaneczko, witam wszystkich. Dawno mnie tu nie było, KPR. No mnie też. Wenix, siemanko. Robert Głaz. Siema, Sierac pozdrawia. No pozdrawiam również. Lin Shepping pozdrawia cię, Robert Głaz. Cys. Jak tam dzisiaj jakaś trasa? A będzie trasa, Kuba Jędrasiak. Będzie jazda. Tak, długo masz kanał? No długo, tylko przez U otwarte mam kanał. Gdzie jedziemy dzisiaj? Zaraz zobaczysz. 37,75 stan podgorączkowy, ale to po prostu jakieś przeziębienie cię wzięło. Dobry wieczór, zapis. Tak, będzie Arturo Kocuro, zapis. Spokojnie będzie. Będzie zapis. Powitać, Zbyszek, siema. Konrad, siema. Siema, Kamil Sulski, Filip Fedorowicz, Damian. Mówię tam, bo tam mam czat. Basia i Piotrek, siemaneczko. Dobra, moi drodzy. Moi drodzy parafianie. Chyba będziemy zaczynać, nie? Nie ma co tu za dużo się opitalać. Tydzień od szkoły, nie idę. Okej, okay. Super, dziękuję sobie za odpowiedź, dużo zdrowia. Nie ma sprawy, Arturo, wzajemnie. Dobra, moi drodzy, to ja sobie na chwilę wyciszę muzyczkę. Odpalimy sobie... odpalimy sobie intro i lecimy z tematem, nie? Żeby nie było, że ja tutaj ściemniam. Dobra, coś intro chyba coś nie zadziałało. Czekajcie. Parafianin, coś się tutaj stało. Jeszcze tylko wyjdę. Chyba intro nie było słychać, nie wiem. Słuchajcie, dzisiaj będą się krzaczki różne działy nam. A to za sprawą tego, że nic nie ogarnąłem tak na dobrą sprawę jeszcze, słuchajcie. Ja tak na dobrą... Miałem dzisiaj nagrać dla was odcinek, ale nie wyszło mi to. Miałem trochę roboty. Działało, a ja nie słyszałem. To coś się tutaj skitrasiło. Ile już pracujesz w MTD, Sembir? Długo. Ale ja ich jeszcze dłużej znam niż tu tutaj pracuję. Ile będzie trwał live, Jan Okliński? Moje ulubione pytanie. Odpowiem ci też moją ulubioną odpowiedzią. Do końca streama. 1,38 oczywiście. Promoc 2,50. Bez Polanda. Niestety. Pisałem dzisiaj do polandowców tam na oficjalnej stronie. Czy są jakieś założenia, kiedy będzie? No, dostałem odpowiedź taką, jak każdy by dostał, czyli, że będzie, kiedy będzie, bo muszą dostosować do nowych terenów. Także patrzę z tego, co tutaj mają zrobione. Patrzę, że tutaj przy Łodzi coś jest szaro. Tutaj jest Piotrków Trybunalski, Kielce. I ktoś mi coś tam mówił, że jest terminal kontenerowy w Gdyni zrobiony. Także... Nie wiem, czy tam dojedziemy. My jesteśmy w człopie, jesteśmy koło bazy, niedaleko bazy. Wysłałem ci zdjęcie lotu i wrócił. Witam. Jakubik, siema. W końcu się widzimy, ambasador Jamajki. No ja się też bardzo cieszę. Co z Polandem? Nic nie wiem, Karol Radek, co z Polandem. Także, moi drodzy, sprawa wygląda następująco, że będę się dzisiaj starał uderzać. Chciałem uderzyć, tutaj widzę, że jest Rosja. To jest, co to jest? Nie jest Rosja, tylko szybko, podpowiadajcie. Niestety miałem kijową panią z geografii. Ukraina, właśnie, Ukraina. Kowiel, Lui, jakiś Puck, prawie Łuck, nie wiem, Łusk, Lwów, czy Lwów chyba i Stryj. Tu chciałem objechać, ale ja nie mogę sobie tak, że sobie jadę tam i tego. Kamil, zaraz wszystko odpowiem.
Grunt, że Rusmap jest. Nie ma Rusmapa, nie ma Rusmapa. Rusmapa będę sobie instalował, ale jeszcze nie ma. Także my jedziemy się ładować, odpalimy naszą czarną landrynkę. Jakby ktoś nie widział, to tak ona wygląda. Jesteśmy na pusto, stoimy sobie w krzaczorach, byliśmy na jedynce. Siemasz Silver Dragon, siemano. Basia i Piotrek, no witam, okej, okay. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, ale powiem wam, za chwilę będziemy gadać. Tymczasem czekajcie, tu były chyba światła. Tu był ręczny. Wylatujemy. Albo nie wylatujemy. Ja sobie muszę tu ten mikrofon jakoś tak ustawić, żebyś to wy mnie słyszeli, ale żeby on mi tutaj nie zagłuszał. To jest ten dźwięk jeszcze stary, który mam od Chris Bauma. To nie jest ten dźwięk, który tam pokazałem na swoim... Siema Kuri! To nie jest ten dźwięk, który pokazałem tam na tym Facebooku. To jest stary dźwięk mój jeszcze. Jeszcze tylko jedną rzecz muszę zrobić, bo chyba kierownica mi się tak nie skalibrowała, jakbym tego chciał. Czas wyjeżdżać z tych krzaczorów. Tak jest. To na razie wyłączymy, bo to mi niepotrzebne. Także jedziemy się załadować. Doradcę drogowego mamy tego, którego miałem. Także do celu mam 1258 km. Ja mam to. Gdzie ja jadę? Ej. Z Człopy do Nowogardu jadę i 1000. To jest 93 km. Zadam pytanie, na które czekałem. Kiedy 12-godzinny live? Zaraz o tym powiem, Jacek. Wszystko jest już w planach i wszystko już jest bardzo blisko. Mamy 12 tysięcy 20 parę subów. One już nie spadają poniżej tam 20 na razie. I już można zaliczyć, że mamy 12 tysięcy subów. A więc. No mi ta kierownica tak ciężko chodzi. Przecież wyłączyłem to sprzężenie zwrotne. Także słuchajcie, nie wiem od czego zacząć dzisiaj, dlatego też nie wiem od czego zacząć, więc się trochę motam i dlatego nie nagrałem dzisiaj odcinka. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, że teraz przez dwa, może trzy tygodnie jestem sam, a więc mogę trochę ponagrywać czy trochę posiedzieć z wami na streamach. Potem będzie znowuż gorzej, rzadziej, ale te streamy będą. Nawet jak moja żona tutaj będzie, bo już sobie z nią rozmawiałem. Ale do czego ja dążę? Od przyszłego tygodnia... to jest początek tygodnia, ale od przyszłego tygodnia... przez, wiadomo, o tą śmieszną pandemię... firma trochę słabo wszędzie i znowuż będę miał pierwsze dwa dni tygodnia wolne. Siema Przemek Flaszyński. A jak to dobrze zobaczyć taki komentarz? Jak dobrze cię zobaczyć? Normalnie aż miło. Także moi drodzy, poniedziałki i wtorki przez najbliższe dwa tygodnie będę miał przeznaczone dla was. Jeszcze zobaczę, jak ja to rozwiążę, co my zrobimy z tym. Planów może być dużo, ale wiecie, ja nie planuję, bo jak ja planuję, to wielkie gemi z tego wychodzi. Hubert, ja wiem, ale kurde, no... Ty, właśnie, a proporczyki mi zajumali. Gdzie są moje propory? Coś mi zajmował propory z samochodu. Coś mi się tu stało. A mój syn jeździł tym autem jakiś czas temu. Czteroletni. Także może mi tu proporczyki. Będę musiał proporczyki powalczyć. Gdzieś one są. Jacek Śliwa. Oczy pełne radości. No, jak mnie widzisz. Super. Także słuchajcie. Będziemy sobie grać. Poniedziałek. Także sobotę idę ostatni raz do pracy, można powiedzieć. I wtedy mam niedzielę i poniedziałek i wtorek wolny. Także sobie coś porobimy i nie wiem, czy mi się uda, no czy tak się zastanawiam, jeszcze musimy ustalić jakiś dzień na tego 12-godzinnego streama, bo myślę, żebyśmy to zrobili w sobotę. Czyli w sobotę zaczęlibyśmy, ciekawe, czy będą tu kozaki, które ze mną wytrzymają. Myślę, że w sobotę byśmy zaczęli powiedzmy o 21 i w niedzielę o 9 byśmy skończyli. Co wy na to? Nie wiem, czy mi się uda tu jakieś atrakcje dla was ogarnąć. Bo tak naprawdę dopiero wróciłem. Dobry wieczór, a ja poniedziałek, wtorek w robocie. To sobota będzie dobra, tak. Także myślę nad tym. Na pewno do tego 12-godzinnego streama dojdzie. No i co? I będziemy się
Jak ty to widzisz, konwój? Silver Dragon, nie, ja już to mówiłem, jak ja to widzę. To będzie 12 godzin, to będzie kilka gier. To nie będzie konwój. Jutro zrobię ankietę. Oczywiście ETS będzie przeważał, także może po prostu ustalę, że zrobię ETS-a. Powiedzmy 2-3 godzinki zrobię po prostu Farmers Dynasty, zrobię Lumberjack Dynasty, zrobię, nie wiem, bus symulatora. Muszę jeszcze nad tym pomyśleć, ale załadować się. Jadę do Voucha chyba się załadować. Co tu mi się zrobiło? Monday 20. Jezus, nie mówcie, że mi się tu szwedzki język albo coś włączyło. Ty, czekajcie, gdzie tu jest? Preferencje gry? Chyba tu. O, język tu był. Czy angielski mi się tu włączył? Nie. Wyświetlana waluta PLL, język polski. To co tu w tym doradcy się porąbi? KPR nie, Fernbusa nie, bo Fernbusa mam wyrzucone. Nie, ten pasek mam jeszcze pod 1,37, właśnie o to chodzi. Będę musiał poszukać tego pod 1,38. Także myślę, że to będzie taka noc dla tych, którzy lubią siedzieć na kanale przy ETS-ie i dla tych, którzy lubią siedzieć na przykład przy Lumberjacku, bo tam jest mnóstwo rzeczy do zrobione. Ja już kupę kasy zarobiłem, a to jeszcze nie starczy. Tyle roboty, co ja tam włożyłem ostatnio. Będę tu dzisiaj trochę czytał czat, żeby tak. Jesteśmy za. W sobotę pasuje, ja mam urlop, także mogę siedzieć. Zaktualizuj, będziesz miał dobrze w pasku podawane. A zaktualizuję, na razie ważne, że on w ogóle jest. Patrz, jaki fajny zestaw, kurde. Nie mam tutaj modów od JZCata, także nic nie mam, moi drodzy. One będą stały tu jak widły w gnoju, także my sobie możemy jechać. Nie musi być gier, będziemy piwko pili do kamery. Siema Maciek! Jak fajnie widzieć Maciek ciebie. Piwko będziemy pili do kamery. No okej, możemy piwko pić do kamery. Nie, no wiesz, 12 godzin, to ja tu nie mogę też tak piwkować, żeby się tu nie zważyć, w sensie i nie zasnąć na fotelu. I będzie spanie z dandym. Będziecie moje zakola oglądali. Ale beka by była. Nie, no słuchajcie, no 12 godzin, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest poważna sprawa. A My Summer Car musowo będzie. Tak, Lucius, kto tu pisał? Jacek. Jacek, no My Summer Car to jest jedna z gier, które muszą być na bank. Nie wiadomo, czy my przez te 12 godzin w ogóle dotrwamy do jakichś Lumberjacków czy coś. Siema Kamil 05. Nocne spanie będzie ze mną. Tak, z tyłu łóżko jest, także jak coś, tylko fotel odsunę, żebyście widzieli, że śpię. Nie, no oczywiście głupi żart. Także słuchajcie, no poważna sprawa jest 12 godzin, mam nadzieję. Jadę się załadować. 12 dni streama, tak. Nie, ale te 12 godzin tak walnąłem. To musimy to po prostu zrobić. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, 12 godzin, 12-godzinny stream. To jest naprawdę kupa godzin siedzenia. Jeżdżę na busie, na UE dla mnie. 12 godzin w nockę to nie problem. No, to nie problem 12 godzin, ale wiesz, przy kąpie siedzieć 12 godzin. No co tam się działo kiedyś, nie? A tam wiem, że prosto można chyba było jechać, nie? Ale pojedziemy w lewo, nie będziemy tutaj świrować pawiana, że my to wszędzie wiedziemy, nie? Miasto Batumi. Ile procent uszkodzeń, Sembir? Nie ma uszkodzeń. Tego co wiem, jeszcze nie mam uszkodzeń. Auto jest krótko po przeglądzie, po reparacji, także nie mam, ja dopiero nim wyjechałem. Słuchajcie, czy wy też macie ten problem? Czy wy też macie ten problem, że nie możecie się na Steamie offline zrobić? Mogę się zrobić niewidoczny, ale offline nie mogę. Panie, 12 streama, to ty w firmie przebijesz wszystkich poza krzychem z kilometrami. Nie, no nie będę w firmie jeździł 12 godzin bez przesady. To ma być taki stream dla wszystkich, a
Nie tylko dla tych, którzy lubią oglądać, jak ja tu, wiesz, w firmie w ETS-ie jeżdżę. Jezus, ja już nie pamiętam, jak to tu wygląda bez Polanda. Ej, to chyba tu, tutaj też wszystko pozmieniane. GPS Juszkiewicza. Poradzę, 2 godziny później? Nie, no bez przesady. Chciałbym, żebyś oczekiwany do ETS-u też czasem na żywo i też czasem w jakiej godzinie. Kamil, jakbyś chciał, możesz coś pokombinować, ale kiedyś ktoś mi robił, ci powiem, i to nie zadziałało, wiesz? Zbyszek w trasie, 5 kaw pójdzie? No myślę, że pójdzie parę kaw. Parę kaw, może jakiś energetyk. Tak na wszelki wypadek. Siema Grzesiek. Hubert Chmielewski na ATS, na pewno będzie czas, także musimy jakoś to połączyć. A dźwięki od Bogos... Tak, Ryś Bauma, chyba wiadro kawy, Mirosław Baka. A jakiego polecisz lapka, żeby... O, ja ci nie polecę. No widzisz, Grzesiek, tu tak zasuwa dzisiaj czat, że normalnie chłopy nie ogarniam, no, normalnie. Zobacz, 65 osób jest cały czas elegancko. Dobra, my lecimy, słuchajcie, na tą, nie na Utenę, na Balwi lecimy. Także polecimy sobie tutaj tymi terenami. Może zahaczymy o Gdynię, tak sobie zobaczymy, jak ta Gdynia wezdrzy. Jedną kawę na Red Bullu i po 2 godzinach sobie przypomni, że kompa nie włączył. No widzę stęsknienie, to się... No bardzo fajnie, ja się bardzo z tego cieszę, że widzę stęsknienie. Co to tu za ładunki są, ty? Co to jest za ładunek? A, to jest to, dobra, to jest to... O, co oni tu zrobili? Jak ja się mam tu? Jak ja tu mam się? Ja tu muszę okno otworzyć, czekajcie. Frezarka, hej Maciej, siema Maciek, tu gdzieś jest Maciek. Z DLC Heavy Cargo, no ale ja to DLC cały czas miałem włączone. Jezu, już tak dawno nie grałem, że chyba zapomniałem, ej. Tamtą stronę chyba lepiej będzie się odwrócić, nie? Jo! Ludzie pana z Linko Chopping, tego co nigdy nie było, kiedy były Szwedy. 6 godzin aktualizacja w tle, nie wiem. Jestem o tu. Dobra, dzięki Kamil, jak coś zobaczę, co to jest. Sobie obrócimy do wyjazdu i od wyjazdu będziemy po prostu cofać. Będziemy cofać tyłem tam. Tak będzie prościej. Na prawe lustro się kijowo mysza, ty cofa, ja nie lubię. A tak się tutaj mogę wychylnąć, zobacz, jaka prościzna. Nie taka prościzna, nie? To tu jest, dawno nie grałeś, to nie wiesz, jak cofnąć. Tak, Maciek. Żebyś wiedział, tu nie można nie grać, tu trzeba cały czas grać, bo jak nie grasz, chyba tam nie zahaczę, nie? Nie. Patrzcie, prawie jak profs. Porysuje, będzie płacił. Dokładnie. ETS według mnie ciężko się cofa na prawe lustro. Dobra. Myszaty. Czak tak szybko leci, a ja pytałem, czy znasz kogoś, do kogo można by się zgłosić, co by tabliczkę zrobił za szybę do ETS-a. Uderz do tego wyżej, tylko ja ci tego nie mówiłem. Ten Maciek Tracker, uderz do niego, myszaty. Tylko tak, żeby inni nie słyszeli. Dobra, a synuś farming klamił? Tak, on tylko farming i autobusy chciał, słuchajcie. Także w bus symulatora trochę żeśmy pograli. Dobra, i z Nowogardu lecimy na Koszalin, biednymi terenami, bez Polanda niestety, do Gdyni. W Gdyni zobaczymy tą bazę kontenerową.
I z bazy kontenerowej polecimy przez Elbląg. Niestety też bidnymi terenami. Naklejki na szybę z rejestracją. O kurde, nie mam pojęcia. Siema Grzegorz Pioterek. Witam. Dobra, i teraz mamy 1258 km. Testuję gruny teraz. Ręcznie wyłączyć. Dobra, czekajcie, dajcie się napić. Dzisiaj posiedzimy tak do 22, myślę. A znasz kogoś takiego jak Kronos gra? Nie. Nie. A Igor, ja nie wierzę w to, żeby cokolwiek przebiło polandową Gdynię, polandowe Trójmiasto. Wtedy 1977. Siema, Maciek Tracker. Hubert Chmielewski. Nowej ciężarówce do ATS-a. Tak, słyszałem o tym Western Star, tak? Słyszałem o tym właśnie. Skąd ja cię kojarzę? A, dobra. Dobra, moi drodzy, także lecimy, lecimy. Nie śpimy, jak to się mówi. Także 22, myślę, tak postaram się do 22 wytrzymać. Po trzeciej, wiadomo, trzeba wstać do roboty, to dzisiaj mogę trochę krócej pospać. Postanowiłem, że dzisiaj będę sobie streamował. No, także tak jak mówiłem wam, dwa tygodnie jestem teraz, że tak powiem, dostępny. 2-3 może tygodnie, wtedy wraca moja familia tutaj. Ale raz w tygodniu znajdę czas, żeby coś wam wrzucić, albo postreamować. Jeszcze muszę z chłopakami... Siema, Bombel! Modlitwy wysłuchane, chłopie! Także raz w tygodniu będziemy się spotykać, czy to w filmie, czy to na jakimś może streamie. Nie wszystkim dopasuję z godzinami, wiadomo. Tylko ja już widzę, że jak... To już to, co wam kiedyś mówiłem, że jak ja jestem z rodziną, to po prostu YouTube mi się wyłącza. Ja o YouTubie nie pamiętam w ogóle. Także coś postaramy się wymyśleć. Kurde, mam komputer z powrotem postawiony pod biurkiem, a nie na biurku. Ja aż mi się dziwnie tutaj teraz siedzi, bo mogę sobie prawie nogę, kolano o niego oprzeć. Także teraz, jakby się kto pytał, kierujemy się na Gdynię. Co tu jest? Ja właśnie odpaliłem ETS-a i nie będę zwiedzał Hiszpanię. Poradzę. Ma 4 lata. Dobra, i lecimy, lecimy. Jak to tu wygląda? Jak to tu wygląda? Także myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby w przyszłą sobotę może zrobić właśnie ten 12-godzinny stream, ale jeszcze nie ma na 100% jego, nie mówię, że on jest. Tylko jeszcze muszę obmyśleć wszystko, muszę z moderacją to pogadać. Jakub Musik, do Gdyni na razie jedziemy. Do Gdyni, a wtedy lecimy na Ukrainę. Chciałem. Jedź prosto. No ty, Mongole. Chciałem tam w tamte strony uderzyć, ale czy to się uda? Teraz na Litwę jedziemy. Litwa albo Łotwa. Jable, ależ to Intercity zasuwa. Macie, ktoś chce się wybrać się do pierwszej klasy już. Nie zamykajcie tak szybko szlabanów, ej. Ja nie zdążyłem przejechać, oni już zamykają. Kolejny pociąg. Kamil, jak jesteś u mnie na Discordzie, to możesz. Mówiłeś, że na Facebooku mnie wysyłasz, a pewnie nie dało rady, co?
Ty nockę bierzesz na admina, Jacek? No to okej, chłopie. Chyba Grzegorz to większość osób by dokończyła, tak mi się wydaje. Słuchajcie, ale ta kierownica mnie coś drażni. Kurde, mam tu ustawione. Czy mam wyłączone chyba? Przecież mam wyłączone wszystko. To czemu ona cały czas działa? Teraz włączymy. Ostatnio tu coś nagrzebałem, jak z moim synem siedziałem. Czekajcie, muszę wejść w ustawienia tego profilera. Options. Device setting. Jezu, 63% tu mam ustawione. 10 starczy. OK. Nagrzebawszy i mam, nie? Co tu się dzieje? Jak będę w twoich okolicach, będę cię męczył o spotkanie, Przemek Flaszyński. Jak będziesz w moich okolicach, czyli w Linköping? O, męcz, męcz o spotkanie, męcz. Męczyć możesz, nikt ci nie zabroni. O, multi wyszło, no to może zrobimy sobie jakiś konwoik nawet w nocy. O kurde, ty, no przejechał pociąg. No tu z tymi pociągami jest posrane coś, standardowo. Przejechał pociąg, a one dalej dzwoni. Trzeba poczekać, aż przestaną chyba trąbić. Zobaczmy, człowiek, jak będzie go bawić, kamień z ludzki spoczko, Hubert, zaraz wracam, Piotrek. I dupnął, i dupnął. W sumie powinno się przejeżdżać, jak czerwone światła zgasną, dopiero, nie? O, i będzie chyba 10 pociągów jechało. No dobra. To sobie poczekamy. One się gonią, jeden za drugim leci. To może 12 jakieś MP? Hubert, na pewno w trakcie tego coś zrobimy, ale to... Zobaczy, ja zrobię jakiś grafik. Po prostu będzie ten grafik. Bywasz 3 razy w roku w Linköping? No to kurde, dawaj znać. Idę opóźniony, goni rozkład. Ty, no zobacz, leci jeden za drugim. A kiedy dokładnie, bo nie wiem. Zbugowało się, no... Wyścigi pociągów. Siema, Michał Mazurek, siema. Kiedyś to bym przejechał po chodniku, a teraz nie dam rady przejechać po chodniku, bo ten z tyłu już stoi. Może on w koło jeździ? Nie no, zbugowało się, bo nawet światła nie migają, a powinny migać, nie? Ale zaczekamy chwilę. Mateusz Siemka. O! Patrzcie, patrzcie, i z powrotem. Ale zdążyłem przejechać. Miasto Koszalin. Ładne te. Proporczyki nam tu wyskakują. Wiecie, ja się muszę przygotować, bo 12 godziny stream to nie może być. Nie ma, witam na kanale. To musi być taki, wiecie, z jajem stream. To nie może być takie sobie siedzenie i pitolenie, pitu pitu nie wiadomo o czym. Dobra. Twoją drogą to chyba już inne są sygnały dźwiękowe na przejazdach. No, takie... Takie se.
tutaj w grze, bo mi się wydaje, było dzwonienie nawet, nie? Na Polandzie chyba gdzieś było dzwonienie, a oni też teraz użyli. A u nas w Polsce są teraz takie te, jak to się mówi, takie? Takie dziwne takie te gongi są, takie gongi jakby, takie cyfrowe, żeby się zabezpieczyć. Siema Krzysiek, skrzy. Rondo. Poznań, Gdańsk. Poznań, miasto doznań. Mateo, siemanko Mateo. Tomasz Knapik, amerykańskie dzwonki, takie, no takie plumkające, takie no. Pamiętałem, żeby wyłączyć mody wszystkie, a nie pamiętałem, żeby sobie tego Road Advisora, kurde, zaktualizować. Widzicie wy? Czarny Wilk, siemanko. W końcu będzie o co oglądać, rodzina już wyjechała. Wyjechała, ale wróci jedno szczęście szybko. Ja się ostatnio zaprzyjaźniłem z ziomkiem, co skinę robi. Siema kolejosz, witam. I słuchajcie, stosuję mod na grafikę od Franka. W lewo na działę i do babci. Ale w realu. Kolejusz, ale w realu. Czekajcie, bo co wy tu gadacie? Ja w ogóle nie wiem, gdzie ja tutaj jestem dokładnie. W Koszalinie. A. Dobra, wy tutaj tak se gadacie. Ty tu piszesz o Koszalinie. Koszalina to nie znam, chłopie. Mam włączone, Hubert. A co, powinienem wyłączyć? SSAO? Skręć w lewo. Peciasty, siemanko. Ale kolejosz, u nas na tych przejazdach to się czasami bardzo długo czeka. No jakże się dzisiaj napisałem do Polandów, to się dowiedziałem, że będzie jak będzie, bo oni dostosowują do nowych terenów swoją mapę. Ciekawe, kiedy wypuszczą. Też mam, a włącz tyldę od konsoli na reshade'y. Nie, nie będę teraz nic grzebał, wiesz? Nie no, FPS raczej nie powinny spadać, no bez przesady. Ja czekam na mod od Damiana, na ten next gen czekam. No ja mam nadzieję, Hubert, że się mylisz. Tak, ale nie, nic nie grzebie, choracy. Jak streamuję, to nic nie grzebie, bo tylko można napsuć, wiesz? No właśnie, Grzesiek, no. Ja wiem, że oni tak mają. Dobra, na Discordzie sobie obczaję, Kamil, dzięki.
beciasty, humorek jest. Już jestem trochę, wiesz, ja się tak przyzwyczaiłem już, słuchaj. Ostatnio w ogóle mało spałem. W dzień jak spałem, to wiadomo, młody tutaj lata, to tak nie idzie pospać. To jestem tak trochę przyzwyczajony, że już o 20 to już mam odlot. Ja dzisiaj pospałem w dzień, sobie poleżałem, filmy pooglądałem na spokojnie, żeby sobie odpocząć. Także dzisiaj do tej 22 sobie z wami prawie około posiedzę. Ale no nie ma się co oszukiwać. Jestem tak przyzwyczajony, że o 20 to już mam odlot totalny. 21 to już żona się śmieje, to żeśmy film sobie oglądali w łóżku, to ja w połowie filmu już, nawet nie w połowie, to już tylko chrapanie było słychać. Siema, Oskar. Do ETS-a Ford wejdzie ponoć? No to niech wejdzie, no. Siemanko, Kamil. Ile jest na wsparciu na kanale Ziomali? Poracy nie wiem, 20 parę osób ogólnie. Ogólnie się nie wykruszają te osoby. To jest taka, można powiedzieć, zwarta ekipa, która cały czas tam mnie wspiera fajnie. Dalej macie rekrut do firmy? Chyba jest, Max. Ja nawet nie wiem, ci powiem. Ja nie ogłaszam, bo wtedy przychodzą przeważnie dzieci, które przychodzą, bo mogę do firmy, ja Dandiego lubię. Ja pokazałem, wrzuciłem na Facebooka i tam na Facebooku to było i tam sobie patrzcie jak chcecie. Natomiast ja nie zachęcam, bo... No bo wiadomo, o co chodzi. Siemanko, Otison. Grzegorz Pioterek, jak się nazywa to miasto, w którym mieszkasz? O, województwo pomorskie. Patrz, jaki gryf piękny. To miasto się nazywa Linköping. Albo jak to WB mówi, Linko Chopping. Dobra, trzeba trochę a tu 60 jest, ale... A już mu chciałem powiedzieć, trzeba go ją trochę przepędzić. Wyrąbane mnie, ja mam wyrąbane, choracy. Siema, Marcin Zięba, witam. Stałego widza już długo. Iceman, siemanko. Patrzcie, jak oni wyrwali teraz, ej. Jest 80. Ja tu jadę 90 i nie mogę ich dogonić, panie. Emocje jak na grzybobraniu normalnie. Siema, Mariusz Legierski. Lukas, siema. Ajsik. Siema. Tu live u ciebie, a tu kartkówka jest jutro. Pan Maciej, to spylaj do kartkówki się przygotowywać. Kartkówka ważniejsza niż jakieś streamy. Ze streamu będzie zapis, a z kartkówki nie da rady zapisu powtórki zobaczyć, ej. I zrobić jej jeszcze raz. To się pisze Linköping. Tak, Linköping i O z dwoma kropkami. Kiedy planujesz zakupić nowego RTX-a? Jakubik, nie stać mnie na niego. Póki co na razie nie myślę o nim. Chodzi, ale... Cały czas jeszcze myślę, cały czas jeszcze będę kombinował, zobaczymy jak dalej kanał będzie działał. Tak jak mówiłem, jak moja rodzina przyjedzie, to tak raz w tygodniu będę miał czas, to też nie jest... No to nie jest kanał raz w tygodniu, wiesz, to nie jest prawdziwe prowadzenie kanału raz w tygodniu. Także pomyślę. No chciałbym mieć chociaż tego tam 3000, nie wiem, 70, ale... Tym bardziej, że moja karta 980 Ti, no to jak już Grzesiek tutaj powiedział, że ona już jest dwa pokolenia do tyłu, także... Ale daje radę póki co. Na święta stanieje? Też tak myślę, że stanieje. Tylko nie wiadomo, czy ja, wiesz... Nie chcę tutaj za dużo się tak uzewnętrzniać, bo potem wy zadajecie pytanie, ale jak, ale co? Wiecie, nie? Wystarczy powiedzieć, że ktoś ma katar, a z drugiej strony już tam mówią, że on umarł, nie? Tak samo jest z kanałem. Powiem, że nie wiadomo, jak to dalej będzie, bo raz w tygodniu, to zaraz będę miał pytanie, ty, o czemu zamykasz kanał, nie? Nie, po prostu, no nie wiem, na razie jeszcze nie myślę o tym.
Na razie rozmawiałem, pisałem tylko z jedną taką zaufaną osobą. Jakiś plan tam jest, ale czy on dojdzie do skutku, zobaczymy. Peciasty, znowu się pytasz, jak tam zdrówko i humorek. Albo nie masz co robić, albo zapomniałeś, że się pytałeś. Umarł, bo że zagotka nie przyszła. Trzy pokolenia, o Grzesiek, trzy pokolenia nawet, widzisz? Ale zobacz, daję radę i dlatego ja wychodzę z założenia, że jak mam na przykład, jak kupowałem ten komputer kiedyś, to założenie było takie, on miał wtedy 750 kartę chyba. Czy 750 on miał chyba. To wtedy jak już go kupowałem, to wiedziałem, że będę do niego ładował 980. Nie wiedziałem jeszcze, że tą TI sobie kupię. Ale takie było założenie i teraz też jakbym miał zmieniać kartę, to chciałbym zmienić na lepszą, żeby znowuż mieć kilka lat spokój. Bo nie ma co mówić, ale trzy pokolenia, ale ona cały czas daje radę. Kurczę, ale chyba pierwszy raz mi referenty podobają od NVIDIA. No mi się też referenty, to chodzi ci ta z tym jednym wentylatorem, co ma cały wylot z tyłu, to mi się też bardzo podoba. Iceman, jaki plan na farmę? No kurde, właśnie nie wiem, co będzie dalej z farmą. Muszę jeszcze pomyśleć. No teraz jeszcze z chłopakami pogramy na pewno. Ale zobaczymy. No, ja sobie muszę z chłopakami trochę pogadać i z Grześkiem i z Silverem. Można powiedzieć, z takim trzonem ekipy. I będziemy dalej myśleć. Siema Bartulo. GTX 1660 super. No. Jeden wenty z jednej, a drugi z drugiej. No to Grzesiek tam później sobie, kiedyś sobie obczaimy, jak to wezdrzy. Ja na razie nawet na nie nie patrzę. Jakub Kędziela, Sienna to był Fiat. Ale siema, witam. Dobra, jesteśmy w Gdyni, uwaga. Wlatujemy do Gdyni i postaram się zobaczyć, gdzie my w tej Gdyni się znajdujemy, moi drodzy. Gdańsk, Łódź, stój. Karlskrona, centrum, port, prosto. Obwodnica Trójmiasta w prawo. Dobra, to my do portu lecimy prosto. Ja mam 970 i daję radę cały czas. No widzisz, dlatego ja mówię, to naprawdę ta karta już jest stara, ale ona cały czas daje radę. To nie można powiedzieć, że ona nie daje rady. Naprawdę ona daje radę, spoko. Czekajcie, to jest obwodnica Trójmiasta jakoś, o? Tak jakby. I o, to tam będzie obwodnica Trójmiasta, to już mniej więcej wiem, gdzie jestem. Tam łebwodnica. Teraz my jedziemy do tego portu. No spoko, do estakady jakieś rondo, coś tam widać, jakby to miało być. Do maka na kurczaka. Stara Renia jest dobra. Chyba, że wciula sceną polecą. No zobaczymy. No tu jest niby dojazd jak do estakady Kwiatkowskiego. No i to już tak nic nie pasuje zbytnio. Te wieżowce po lewej stronie, jeden przy drugim. Oczywiście się nie czepiam. No i nie ma estakady Kwiatkowskiego w ogóle, także... No nie ma co dyskutować w ogóle na temat podlotu do Polanda. Duża jest ta karta graficzna. Jest tu jeszcze Maciek, stara Renia jest dobra, ale duża jest taka karta graficzna. Pisanie ostro, no to już dla mnie za wysoka półka. Żeby się nie obudzili z kryptowalutami, bo będzie słabo. Co to za mapa? To jest tylko promot, Iceman. Po 1.30 wbijemy się tak na chama. Dobra. Tu jest tylko promot i teraz, o, dobra, tam terminal kontenerowy już widać. Dźwigi, nie dźwigi, to jedziemy. Czy chcesz zmienić trasę? Nie chcę zmienić trasy, chcę terminal kontenerowy zobaczyć. Teraz zobaczymy sobie tak z lotu ptaka. No to tu już niby, że wjeżdżamy jakby na obwodnik, na estakadę. No to jest spoko. Szczerze wam powiem, myślałem, że będzie gorzej, ale jest dobrze. Odwzorowane w miarę jest. Trzymaj się prawej strony, potem skręć w prawo.
Czekajcie, co tu jest? Czy mogę też dać post na twoją grupę na Facebooku do tego overlaya do ETS? Nie dawaj żadnych post. Zresztą nie możesz nawet dać posta na moim Facebooku. Promoc, a co zmarło się na żegotkę? Rusmapa nie mam. Niestety jeszcze nie mam, zainstaluję go na pewno. Ale już moja umiera nie będzie. Ale już mącą, że dostępności na premierę nie będzie. No ładnie. Posłuchajcie, no te karty, patrząc na to, że kurde, ta karta jest dwa razy wydajniejsza. Ta jedna z najsłabszych od RTX-a 2080. No to jest po prostu miazga. No słuchajcie, no chociaż terminal kontenerowy mamy. Także mamy terminal kontenerowy w Gdyni. Jest dobrze. Nie jest źle. Terminal kontenerowy, a tam w prawo prom i Karlskrona. A teraz co oni tu za papieren chcą? Jadę tutaj tak sobie na krzywy ryj, że tak powiem. Jedź prosto. O! Dokumenty przewozowe, ty. A to jest tylko taka ściema, czy mnie nie wpuszczą, bo nie mam... Wszystko w porządku, to jest ściema. Nie mam dokumentów przewozowych, bo nie mam tutaj nic do tej bazy. Mnie się tam nie pali aż tak. 1080 ogarnia wszystko, no. Słuchajcie, musimy tu przejedziemy sobie jakoś ładnie. Ty, no ale terminal kontenerowy jest ładnie zrobiony, nie gadajcie. Wyłączymy tego Road Advisora, bo mnie wkurza tylko te miliony kilometrów. Siema, Michał Lubański. No ja myślałem, że papiery przewozowe, nie mam do tego nic, nie mam tutaj do tej firmy nic, nie powinni mnie wpuścić, nie? Na terminal kontenerowy. Choracy, to nie ma urwać dupy, to masz po prostu, macie się fajnie po tym jeździć. A jeździ się fajnie. Kolejny teren mamy w Gdyni. Kolejną bazę jakąś. No Mirek, z jednej strony ta 3000... Siema Michał, witałem się z Michałem Lubańskim? Nie wiem. Niby 3080 do grania w Full HD jest bez sensu, ale z drugiej strony, jak już masz kupować kartę i miałby kasę na 3080, to lepiej kupić, bo wiadomo, że za rok, za dwa lata, no na pewno już będzie się monitor wymieniał i będzie się grało w wyższej rozdzielczości, nie? Albo tam inne komponenty. Nie widzę, czeka na ruch AMD, a później ich dobiję wersjami Super i Ti. 3000 spokojnie 4K poleci, no. Nie no, ja na pewno, ja nie będę celował aż w taką dobrą. Bo to cenowo to pewnie, jak ja patrzyłem, no to cenowo to ile? 6 klocków ponad będzie kosztowało, to proszę cię. Chcieć nie znaczy móc. Radmor mamy, czyli Radmor jest, ale już hutniczej tam ulicy nie ma, także no jest tak odwzorowane, wiadomo, po promodowsku. Na razie tylko do 3,90. 3,080, coś około 3,300? Tu no, ja patrzałem, można zamówić coś 16 tysięcy koron, ty, no to jest 6,4, to coś Grzesiek, coś chyba nie halo. A to 3090, sorry. Siemano Krzycho. Nie 3080.
PW, tak, promoc jest grane. Promoc, tylko promoc dzisiaj, niestety. Brakuje tego Polanda tutaj na tych terenach. Ale ważne, że baza działa, firmowa, to... A szczerze powiedziawszy, promoda też trzeba objeździć, bo wiadomo, zawsze od razu Polanda się ładuje, a tak przynajmniej się trochę tereny promoda pojeździ. Już Grzesiek tutaj RTX 2080 tak spadły, chłopie, kosztował, żeby ci nie skłamać, 15 tysięcy koron tutaj kosztował, a teraz można już dostać tego TI za 11 tysięcy. Siema Marcin. Nowe tereny bardzo ładne. No, no spoko tereny są, no. Wiadomo, zawsze będzie brakować, jak ktoś już się przyzwyczaił do tych szczegółów, zawsze będzie brakować, ale... Nie ma się co przypierdzielać, jak to się mówi. Dobra, jesteśmy na obwodnicy. Tu mamy to Tesco. Jest Tesco, jest Tesco. Chociaż teraz już chyba nie ma Tesco, czy jeszcze jest, bo to coś tam miało splajtować, nie? Ale widzicie, taki pierdół na przykład, kto jest z tych stron, wjazd na obwodnicę i nie zdążysz się jeszcze rozpędzić na obwodnicy i jest ten taki wiadukt górą, który tam idzie na te pipidówy Dęptowa i te inne. A tak, taki pierdół, a tego tu jednak nie ma, no to są takie szczególiki, chociaż taki mały szczegół mógłby być, kurde. Już są wykupione przez Netto, Tesco? O, dopiero tu jakiś most jest. No ale tutaj to już tam potem jest, a tam szybciej powinien być. Stoi pustostan, no. Dobra, tempomat i lecimy. Śmieją się, bo w Świebodzinie mają zamknąć. W Świebodzińskim Tesco jest suchar, że to najstarsze Tesco na świecie, bo zbudowane 3 lata przed Chrystusem. No to, ale fakt, nie? Co racja, to fakt, jak to się mówi. U nas zamiast Tesco będzie Netto. No! No tak, 3 lata przed Chrystusem go postawili tam. Tak się przyzwyczaiłem, powiem wam, do tego next gena, że teraz każda grafika mi jest za kolorowa już teraz. A ja narzekałem Damianowi, że tam jest za kolorowo czasami. Patryk Lorys, tak, gram na kierownicy. Trzymaj się, Piotr Wałbrzych, dzięki, że byłeś. Sławek, siema. No trzymaj się, choracy. Mogę patrzeć co chwilę na czat, bo ja tutaj już jadę zygzakiem normalnie. Niektórzy przychodzą i odchodzą. No niektórzy przychodzą i odchodzą.
neta ci urwało, no bo już myślałem, że tutaj, a nie, OBS cały czas chodzi. Władysław, siema. Co się szykują za wydatki, Mirek? Ogólnie tak szykują się wydatki. Tu karta. Ramy DDR5. Płyta gówna, no ładnie. Na 8 do szkoły, Agro Michał. No to uciekaj, chłopie, na 8 do szkoły. 21 już prawie jest. Nie inwestujesz, Grzesiek, już w kompa za dużo, no ale ty masz dobrego kompa. Myszaty, jak jesteś na tym Discord u mnie, to najpierw musisz mieć rangę widz, żebyś ty tam mógł w ogóle wejść na ten kanał dla widzów. Także najpierw musisz na tego mojego Discorda tam się wejść i poczekać, aż dostaniesz rangę. A rangę dostaniesz, jeżeli tam jesteś, dopiero jak ja skończę grać, mogę tam wejść, bo teraz nie mam czasu. Oj. I 7, 37, 70 to już dawna epoka jest. Ale daje radę. Co narzekasz? Nie narzekaj, panie. Człowiek by miał tak patrzeć, Grzesiek, to by musiał, kurde, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy w kompa wywalić. No, Agro Michał, 6.15. Agro Michał, ja cię pocieszę, ja wstaję 2.55, także spoko. No mi też, Grzesiek, wystarczy. Mówię, to śmiga teraz, no nie ma co narzekać. Wiadomo, karta już ma swój czas, ma swoje lata. Nie swój czas, ma swój wiek. Ale nie ma co narzekać, śmiga, śmiga. Najważniejsze, że procesor daje radę ogarnąć to wszystko, żeby to streamowało, żeby komputer się nie czkał. I nie ma co narzekać. Pewnie, że człowiek by chciał mieć nie wiadomo co. Intel Core i5-9400F? Deus. Deus, ty chyba nie w temacie. Musisz opis streama zobaczyć. Chyba jestem za stary, ja tego nie ogarnę. Myszaty. Ogarniesz, myszaty, każdy ogarnie. Tu są dugę. Wujek Sped, dzięki bardzo. Ambasador Jamajki, wróciłeś ze sklepu? Która jest w ogóle? 20.43, mamy jeszcze trochę czasu. Nie no, normalnie nie widzę, ile kilometrów mi zostało. Muszę chyba wyjść na mapę i dopiero teraz widzę. 727 kilometrów. No już z Elbląga lecimy na Kaliningrad. I z Kaliningradu lecimy prosto. Siema, wujek Wojtas. X.com ci poskłada komputer. Wiadomo, teraz znowuż to wszystko pójdzie do przodu, tak jak tu chyba Mirek napisał, tak? DDR-y piątki, nowe płyty główne, wszystko szybsze, lepsze. Pani okienko otworzyć. Tylko wzroku człowieka już nie jest w 4K i 8K.
No niestety, no. Wszystko i wszyscy się starzeją. Ruch jak w Paryżu na wsi normalnie. Dobra, zamkniemy okno. Co 2 lata myślisz, Mirek? O. Patrz, jak to jest wszystko rozpędzone, napędzone, nie? Ten cały system. Każdy chce mieć wszystko coraz lepsze, coraz szybsze, żeby coraz mniej miejsca zajmowało. Lato to maksimum. No, co chwilę coś nowego wychodzi. No, ale Mirek tutaj myśli o takich głównych podzespołach, nie? Jak już sobie kupisz te takie z najwyższej półki, w sensie kartę, płytę, procesor, no to po 2 latach już i tak musisz wymienić, bo wychodzi coś nowszego. Siema Dominik Słota. Kaj żeś je i kaj cię cel niesie. Cel mnie niesie na Litwę. A jestem jeszcze w Polsce, ale już prawie nie. Już do Kaliningradu. No nie, już nie jestem w Polsce praktycznie. Za Elblągiem jestem. Do Kaliningradu zaraz dojedziemy. Ja wam powiem tak, jak ja kupowałem ten komputer, to gdybym sobie tego procesora nie skitrasił. O, Peciasty, witam, dziękuję. Gdybym sobie tego procesora nie skitrasił, to powiem wam, żebym do dzisiaj pewnie na tamtej płycie ciągnął. Po co kogoś za 10, jak tylko Bayer, moim zdaniem. No Zeus nie do końca. Ruskich jesteś, tak, Grzegorz, Pioterek. No co się stało się tam? O, teraz doszedłeś właśnie, Peciasty. Dzięki bardzo, Peciasty. Będziesz już od następnego. Dzisiaj jeszcze nie ogarnąłem tych wszystkich wspieraczy, bo tam jeden czy dwóch odeszło. Także na następnego streamka na pewno już będzie cała lista nowa zrobiona. Także Peciasty dołączył do naszego tutaj grona. No ale panowie, my tak tu się nie będziemy bawić. Mieszczę ja się tu między tego fafa. Skręć w prawo. Chyba jo. Chyba ty. No jak oni tu stoją, jak takie widły w gnoju, jak ja to zawsze mówię. Bo to trzeba wymusić na nich. Policja tu jest i co policja robi? Stój, Mongole. Trzeba patentem trzeba, inaczej to nie da rady, moi drodzy. Co za Mongoł? No Mongoł, dosłowny Mongoł. Trzeba się wpitolić i tyle. Nie no, Mirek, jakby... Jak komp... Wątróbka, siema. Jak komp ma zarabiać, no to musi kosztować, wiadomo. Albo jak się chce coś z tego komputera wyciskać, no to... To nie można mieć komputera za 1500 zł, umówmy się, no. Zresztą mieliście przykład, jak miałem ten procesor. i5... 9400 czy 9600F. To też co chwilę coś było.
gdzie Krzycho szarżuje? Ja bardzo delikutaśnie, o, i cyk na policję. Ja bardzo delikutaśnie, nikogo jak to się mówi, nie zaszorowałem. Na podstawce na tym przejściu granicznym są takie akcje. Ale widzicie, tu z pociągami też jest siwy dym normalnie. Ale patrzcie, co tu jest za zadyma, ej. Ja pierdzielę, ej. Siema, Mikusz. Dzięki, Kuri, no trzymaj się. Do zobaczyska następnym razem, może się na Discordzie się spotkamy. Wujek Wojtas, moja ulubiona ciężarówka, to jest też moje ulubione pytanie, ja wszystkie ciężarówki lubię. Siema FC Kacper, siema. Ja wszystkie ciężarówki lubię. Co tu nie lubić jakieś ciężarówki? Tam się jeździ czym. Jeździ się tym, co jest. Siema, siema tu Kacper. Siema. Siema tu Dendy. Jedziemy. Nie wiem, ile tam było. Powinniśmy dojechać na spokojnie. Gdzie lecimy? Na Litwę. Na Litwę lecimy. Tam jeszcze jakieś 500 km zostało z hakiem. Możemy sobie zobaczyć. Tak mapę wam pokażę. Jesteśmy na wysokości Kaliningradu, a lecimy do Balwi. Do Balwi. Zostało nam 669 km. Jeny, dobrze, nie 666. Pada dysc. Pada dysc. Trochę pada. Dzisiaj mojemu synkowi próbowałem wytłumaczyć. Mama mu kupiła, moja żona mu kupiła tak zwaną lorę. Lawetę z przyczepą do przewozu samochodów. Ja mu mówię, że to jest lorę, on mówi, nie, tato, to jest ciężarówka. Ciężko jest wytłumaczyć. Śledzę temat, uruchomię kontakty, będzie wojna od czwartku, żeby kupić kartę. Oj, Mirek. Czyli one nie będą dostępne. Skanie V8 lubisz? No tak, no jeżeli mówimy o takich, wiesz, wydechach, no to wiadomo, że skaniula daje radę. A co tam ogólnie przez uzamknięte? Ciężki temat miałeś. No miałem, Mirek, ciężki temat. Weź wytłumacz małemu, że się potocznie mówi lora. On mi, tata, nie lora, ciężarówka. No okej, ciężarówka. Za oknem deszcz. Grzegorz Pioterek, proszę mi takich rzeczy tutaj nie pisać. Czytaj regulamin, jeżeli chcesz tutaj w ogóle przesiadywać. Jedź prosto. Tak, na każde buty się mówi Adidasy, właśnie. Agresiv, siema Agresiv. Nie, nie mówi TIR. Patrz, się wcisnął, no. Problem jest taki, że Nvidia wywierała za duże naciski na Samsunga, przez co doszło wręcz do awantury i dwie duże fabryki ograniczyły znacznie produkcję dla nich. Aha. Grzegorz Pioterek. Nic się nie stało, żebyś wiedział na drugi raz. Gdzie jedziemy? Do Balwi, na Litwę. To jest Litwa bodajże, czy Łotwa, nie Litwa. Trzymaj się w prawej stronie, potem zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
No jakiś wypadeczek wątróbka tam był, ale już ja się nie mogę skupić dokładnie, jak próbuję wszystko przeczytać, co wy mi piszecie. Mięśnie mi bolą, smarkam. To jesteś przeziębiony. Przewiało cię gdzieś, jak cię mięśnie bolą i smarkasz. Do jakiego miasta jedziesz? Do Balwi, Kamil. Pan marionetka. No ty szkoła, ja praca niestety. Tak to funkcjonuje, że... Jedni się uczą, drudzy pracują, a trzeci biorą socjal i też są zadowoleni. Siemanko, Adrian TSNO. Siemanko, dawno żeśmy się nie widzieli, Adrian. A czwarci pracują i się uczą i biorą socjal. Tak, już od razu Mikołaj Bochniak, jasne. Ludzie są tak zesrani, że to się w pale nie mieści. Jest taka jedna wielka paranoja, że głowa boli aż. Ale zahaczyłem aż pobocza, słyszeliście to? No, późna godzina, jest dopiero 21, no bo szybko już się teraz ciemno robi. Mam ziomka, co bierze socjal i kredyty na bratową. Aj, szkoda gadać, Maciek, o tych socjalach. O tych socjalach to szkoda gadać. A teraz w ogóle się bierze te wszystkie dodatki za siedzenie w domu nawet. Takie powiedzenie jest, jedni się kształcą, głupi umierają. Nie no, powiedzenie jest takie, że chociażbyś się całe życie uczył i tak głupi umrzesz. Taka prawda jest, człowiek się całe życie ucza i tak głupi umiera. Co mi tu karunek? Uj, zapomniałem, że ona tak prosto idzie, jak ma już opony zjechane trochę. Sowieck. Chyba się dzień robi. Chyba powoli tak, no wypadałoby, żeby się dzień robił. Jano SH, nic nie narobię, Jano SH. I siemanko, witam ciebie. Dzisiaj nic nie narobię, jadę sobie spokojnie. Jak to majster by powiedział, aligancko. W bus Maja Oklińska, no oczywiście, że gram w bus Simulator 18. To jest jeden z tych symulatorów autobusów, który mi się bardzo podoba. Wodzu, siema z Poznania, witam. Jano, ty się nie śmiej, bo ty zawsze przyjdziesz i mi coś wykraczesz. Ale słuchajcie, po kilku miesiącach użytkowania mój Diablo zaczyna mieć jakieś luzy na zawiasach. Oczywiście się tym nie przejmuję, bo wiadomo, że jest 2 lata gwarancji pełnej tak naprawdę. A grasz jeszcze w OMSI? Wujek Wojtas, nie mam czasu na OMSI. Nie no, ja no wiem, ja żartuję też sobie trochę. Jadanie też od niedawna mam bus symulator. Tak, widziałem, Michał. I nawet, czekajcie, ktoś tam Lumberjack Dynasty kupił, kurde.
Z dwie czy trzy osoby ze znajomych na Steamie. Słuchajcie, warto zainwestować w tę grę. Naprawdę jest petarda. Tak samo jak Farmers Dynasty, chociaż Farmers Dynasty, wiadomo, no już jest leciwa, że tak powiem, i tam chyba oni już w niej nic nie robią, to powiem wam, lubię tam sobie do Farmers Dynasty wejść i to jak mój synek był, to sobie jedno pole też zmuciłem i kostki na polu leżą, także być może się spotkamy za jakiś czas w Farmers Dynasty chwileczkę. Grzegorz Piotrek, chcesz to opowiedzieć, opowiedz, byleby nie był wulgarny. A ty, Jano, kupiłeś? Kupiłeś tą Lumberjack Dynasty? Petarda, nie? Lumberjack Dynasty jest taka, że się po jakimś czasie już trochę to zarabianie tych pieniędzy nudzi i ja sobie wchodzę do Farmers Dynasty. Szczerze wam powiem, że te dwie gry moim zdaniem ze sobą są bardzo... One są bardzo, bardzo podobne, ale moim zdaniem są w ogóle różne. Promocji na Steam, Zeus. No i bardzo dobrze, no i no, o to chodzi, żeby kupować w promocjach, żeby nie przepłacać. No pewnie, że Bus Simulator jest super. Bardzo fajna gra. Bardzo fajna, bardzo fajnie zrobiona. Moim zdaniem elegancko. Nie mam jeszcze tych DLC pokupowanych. Teraz tam ten Mercedes był i jeszcze coś chyba. I chyba Setra, nie pamiętam. No musiał sobie te DLC-ki zakupić, bo... Lewo i tu jest. To jest tak trochę głupio zrobione, że po lewej stronie tylko to jest. Dobra. A man chyba jest do kupienia. Toż 1666 suchych dek, żeby wujka spłacić. Oh, yeah. O, Subek doszedł, dzięki bardzo. Ale powiem ci, Lucius, ja się na dechach nie skupiam. Mnóstwo sprzedałem i mam chyba 50 tysięcy tam dolarów. Ale powiem ci, najlepiej to się opłaca, jak właśnie te zioła zbierać i robić tam te... Uj. O, ale blisko było. Te szampony i różne inne pierdoły. Bo helikoptery ratunkowe leciały. No to musiało się coś stać. To kiedy kontrola biletów? No powiem ci, nie wiem, kiedy kontrola biletów. Ale no pojeździmy sobie kiedyś, bo nie będę za dużo obiecywał, bo wiecie jak to jest z tym. Obiecanki, cacanki, a widzą radość tylko, że coś będzie, a potem nic z tego nie ma. To nie jest takie, to nie jest takie hopy siupy sobie zaplanować. Znaczy zaplanować to jest myk... Jezus Maria, zapominam tych naszych słów takich podstawowych, bo nie używam tego już dawno. Zaplanować to jest raz dwa, ale to wszystko potem wprowadzić w życie, żeby do skutku doprowadzić, to jest całkiem inna sprawa. Jak znajomy mają DLC, ty nie musisz mieć. A, na czym grasz? Pad, kiera, myszka. Kiera. Sprzedałem i zarobiłem na lawetę, na palety. Ja czernik, z jabłek sprzedałeś. No bo to się opłaca, ja tam żarcia mam tyle naprodukowane, tych balsamów, szamponów. Tam będę miał kilkadziesiąt tysięcy, myślę. Ale jeszcze muszę posiedzieć, jutro jeszcze muszę poświęcić. Jeden dzień muszę poświęcić, żeby tam znowuż sobie trochę porobić. Tylko, że to jest taka gra, że ja tam chcę sobie zagrać. Ja wchodzę, kiedy chcę. Jak nie chcę, to nie wchodzę. Kosmonauta z Kambodży? Nie, nie jaram się nowym Westerstarem. Spocony drwal zioła zbiera, żeby kremiki robić. No serio, Lucius. Chyba szampony, jakieś kremy, coś tam i za to jest... Tam jedno takie kosztuje chyba, tak mi się wydaje, 200 dolarów czy euro, tak mi się wydaje. Siema, Mati. Także na tym można naprawdę spoko kasę zarobić. Ja to wykorzystuję w ten sposób, że jak szukam tych owiec,
to szukam je tym, szukam te owce tym buggy jeżdżę i się rozglądam w międzyczasie. Jak znajdę jakieś poletko, przeważnie przy tym poletku, gdzie owce się znajduje, jest mnóstwo grzybów i ziół. To tam ja tego buggy zostawiam, zanoszę owce, cofam się do tego buggy i z niego wychodzę i to wszystko zbieram. Ale i tak, jadę sobie przez lasy i tam szukam po prostu, bo opłaca się, opłaca się. No i tego miodu trzeba dużo mieć, cholera jasna. Eurocom, sąsiadka zmarła. No nie, przykro, no trudno, jak to się... Szampon jest za 200, owce się opłaca, dostajemy nasiona do... Tak, no i nasiona do szklarni Zeus dostajemy, to jest najważniejsze, tak naprawdę. Bo bez tego, co byśmy zrobili? A tak, chili, nie chili, wszystko tam mamy. Miałem plan zrobić 30 tysięcy w weekend i udało się zrobić prawie 36. Ja to Mirek 10 tysięcy bym chciał zrobić do rozliczeń. Tak, tak, Jano, już mam promoc, promoc 2,50 już mam. Wiktor Ciura, siemanko. Promoc 2,50, patch 1,38 i niestety Jano bez Polanda. Widzicie? 21 i już Dendiemu się film wyłącza. Zeus, masz już 3 książki? A ja ci powiem, że ja nie mam, kurde, ja po tych sklepach tam. Muszę też jak... Pinut on ma. Pod sklepami ma zostawione różne pojazdy swoje, których tak naprawdę nie używa. I jak on na przykład idzie się przespać w grze, to on tylko potem skacze między tymi pojazdami przy tych sklepach. Muszę tak samo zrobić. Muszę postawić w jednym sklepie, muszę postawić tam jeden samochód, w drugim sklepie coś tam drugiego postawić. Siema Krzysztof Roszyk, siemanko. No, moim zdaniem gra petarda, no czekam na to Medieval Dynasty. No dokładnie, Lucius, ja to samo robię. Ty, dzidek. O, ja zjechałem na lewo, to on pojechał. Co za mongoł. Weź mi, Mirek, nie denerwuj. 68 tysięcy, wiesz, jak ja bym chciał... Żeby mieć czas i żeby mi się chciało tak zrobić tyle kilometrów w jednym miesiącu jeszcze. 68 tysięcy. A pierdziele. Trzeba poczekać na... No trzeba poczekać na co się zrobi. Jak to się mówi? Obyśmy się doczekali, bo czekać można. Obyśmy się doczekali. Wiemy, o co chodzi. Wujek Wojtas, opis streama masz na dole. Ale jeżeli cię to tak mocno interesuje, G27. No, Krzycho. 10 tysięcy, a Mirek już 70, no. To jest właśnie to, że... Mirek to jest taki kot. Od końca lutego zrobiłem 1 415 000. Nie obrazisz się, Mirek, jak powiem, że ty jesteś rąbnięty normalnie. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Mirek chyba jedzie na 3 komputery naraz. 3 kierownice. Nie jesteś, Mirek, rąbnięty? Ja pierdzielę. Ej, jak ja bym chciał, żeby w jednym... Słuchaj, ja w całej mojej karierze ETS-owej nie zrobiłem 100 tysięcy kilometrów w miesiąc, chłopie. No weź tutaj nie pisz takich rzeczy. Kartkówka, pan marionetka, jak to jest kartkówka z polskiego, to już masz pałę. Ale dobranoc, trzymaj się. U Mirka cała rodzina na zmianę. 4 zmiany po 6 godzin. 2 ręce i 2 nogi. Ile ten twój syn ma lat, wątróbka drobiowa? Który mój syn ma lat? Starszy ma prawie 20. No nie, no 19 jeszcze. A młodszy ma 4.
Pan marionetka, no zobacz jak napisałeś kartkówka. Kto jest z Polaka, to leżysz, chłopie. Jak ty ówka przez u otwarte piszesz, to... Jestem tu nowy przymierz z kabaretu, Mati. No fajnie, byleby ten kabaret był lubiany. Dobry wieczór, kurcze. Karol, siemanko, Karol. Z matmy, spoko. No to jak z matmy, to może dasz radę, powiem ci. Powodzenia ci życzę. Daj znać, jak poszło. Ja to wolę zagrać teraz na jakiś czas, żeby się podelektować grą, nie żeby codziennie... Ale Jakubik, są takie osoby, właśnie jak Mirek, które po prostu lubią. I nic na to nie poradzisz. I tylko możesz się wkurwiać, że oni robią 70-80 tysięcy w par dni, a ty w miesiąc dychy nie możesz robić. Przez zęby możesz. Taka prawda jest. Mirek. 90-97 na godzinę max, bo 98% zlecenie World of Track. No ja mam dwie kartkówy jutro z historii i geografii, więc ten, no więc ten. Do tego syna z... Lowka? Ja robię 2,5 tysiąca dziennie. 37, Bartulo. Nie, że... Dobra. Lucius, Mirosław, dobra, Krzycho, bo Mirek ma ten motocyklista. A, po prostu lubi zapierdzielać, tak. Jak zrobię 1300 w jeden dzień, no. A grasz ze dwa dni w tygodniu, ambasador. To procent osiągnięć na Steam. Myślałem o tym, kurde, ale czy dałbym radę? Czy by mi się chciało? Też patrzę, że te osiągnięcia tam są do zrobienia, można by było zrobić trochę, nie? Trzymaj się prawej strony, potem zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Tak, Jano. 19 ma. Nie dasz rady odblokować co niektórych, Lucius? To są tak zrobione, że nie da rady? No tu tyle na poboczu tych samochodów stoi, rozdupczonych. Dużo trasy zostało. Pan marionetka, no kiedyś pokażę, ale na razie nie ma co pokazywać, wiesz? Moje stanowisko to jest takie full prowizor. Dzisiaj to tak na szybko przywróciłem do ładu. Bo jak tutaj moi byli, to drugi monitor leżał na szafie u góry. No raczej nie na dole, ale był na szafie, także nie używałem w ogóle. Jano, to ty nie próżnowałeś, no można tak powiedzieć, Jano. Jano, moja córka ma 22 lata. Nie, Grzesiek, co ty, to oni cały czas mają na webhali, tylko że raz, że 50 sztuk do nich idzie, raz prawie 60, teraz 23 sztuki. Jak ja nie zapomnę, to ja jutro sobie tam zadzwonię i zapytam się, co jest z tym zamówieniem, czy to kiedyś w ogóle dojdzie. Bo fajnie by było, gdyby przyszedł, kurde, no już tyle czasu czekam. Elo dandy, elo czary, elo czaty. A to wuje, no... Wchodzę na swoje konto na webhali, to jest twoje zamówienie, jeszcze nie jest gotowe do odbioru, poinformujemy cię, bla, 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 bla. A mi się tam z tym nie pali, to wiesz.
Jego za teścia? A czemu? Myślisz, że taki dobry teściu jestem? Bym był? Jeszcze nie jestem, ale no. Korekta walona. Idę zrobić sobie herbatkę. Ciema Daniel 81. Czary to się teraz dzieją. Czary się dzieją, tak. No ale to już ponad dwa... No, co ty, cały czas jest... Cały czas jest, że... Mówię, ostatnio patrzyłem, wiesz, ja byłem miesiąc w domu. Tak naprawdę w Polsce. Teraz przyjechałem z powrotem. To teraz moja żona była. To mnie to w ogóle nie interesuje. No przyjdzie, to przyjdzie, nie? Ja czekam na nowe DLC do obu gier. Znów będą jakieś osiągnięcia do zrobienia i mapka na 100%. Z tą mapą, Mirek, to też jest... Z tą mapą to też jest tak, że kurde, w ogóle jak stosujesz modyfikacje, to ciężko jest 100% mapę odkryć, nie? Co to było? Seba 99. Co to było? Mam nadzieję, że nie robisz, tylko zdążyłem przeczytać. Tak, Grzesiek, tylko że mnie to wiesz, a ogólnie jak... Od kiedy przyjechałem do Linköping, to się przyzwyczaiłem, że tu się na wszystko długo czeka ogólnie. Ja pamiętasz, jak czekałem na swoją kartę graficzną? Przepraszam, na płytę, procesor i ramy. Bo płyta była, procesor był, a na ramy trzeba było jeszcze poczekać. Ale widzę, że jeżeli chodzi o tego Stream Decka, to w Sztokholmie też go nie ma nigdzie w sklepie. Dobra, ja uciekam spać. Trzymaj się, wujek Wojtas. Dwa roczniki starszy, a takiego dorobku nie ma. Nie nadążają z produkcją. Być może, Grzesiek, albo przez tą... Z randemie coś tam tak wolno wszystko idzie, wiesz, nie wiadomo. Ale widać, że to schodzi, no, że to schodzi jak ciepłe bułki normalnie. Cały czas ziewnął. Na pewno cały czas ziewnął. I znowuż pół godziny stania. To sobie wody wlejemy, nie? Wlejemy se wedy. Ten tam dzwoni, wariat. O, przestał dzwonić. To jedziemy? Dążymy? Dążymy. O, ten co się tam wypuścił, kurde, jak... A, Markioni. No, ale mi się wydaje, że po prostu tam to nie może dojść jakoś, te Stream Decki, że tyle tego po prostu biorą, że to nie, no nie nadążają, wydaje mi się. A, no widzisz, jak ciebie promody nie interesują, no wiesz, ja bez promoda to sobie nie wyobrażam jazdy, no. Sorry, ale umówmy się, że ta Polska jest tak bidna, na podstawce, że tu się grać aż nie chce. Ja wiem, te DLC-ki są ciekawe czy coś, ale... Kamil, weź nie zawracaj mi gitary takim pierdołem, chłopie. Zadajesz mi takie pytania mnie tylko drażnią, bo wiadomo jest, że pisane i mówione nazwy, takie jak ty podajesz, to tylko po prostu powodują to, że filmy są obcinane, zasięgi są. I czy się ktoś z tego śmieje, czy nie? Ja też czasami walnę sam, wiesz, ale... To jest po prostu... Taki system teraz jest troszeczkę porąbany, że to... O Stream Deck to w XCOM... Do 800 zł. No ale widzisz, w XCOMie, a ja tutaj w Szwecji sobie zamówiłem na Webhali, zamawiam, bo przynajmniej mam punkty i wtedy mam tam swoje konto i jak mam punkty uzbieram, to wtedy też mam jakieś rabaty malutkie zawsze, jak coś kupuję.
ochłonie gości. Znaczy nie, wiesz, nie, na to się nie zwraca uwagi, tylko że właśnie o to chodzi, jak się podaje jakieś tam nazwy właśnie, o wiadomo o co chodzi, to zaraz są obcinane, wiecie, te YouTube wyłapują teraz wszystko już. Mam cel, który osiągnął 10 milionów kilometrów na World of Track, ja pierdzielę. Jedź prosto. Lucius Ross to jest hasło, które stare, jare i zawsze będzie chyba aktualne. Ale powiem wam tutaj, u tego Franka nie podoba mi się to niebo. Nie wiem, czy on ma zmienione, czy nie, ale niebo za cholerę mi się nie podoba. Strasznie niewyraźne jest. Seba jest zawsze wyjście. Tak, zawsze jest wyjście. No, nie za fajne te chmury. Dupa blada z nich jest. Mówię, muszę napisać do Damiana, czy on już tam coś ogarnia. Zastanawiałem się, słuchajcie, nad tym Naturaluxem, czy by go nie pobrać. No tutaj to padaka, te chmury to jest padaka normalnie. Takich zrąbanych chmur dawno nie miałem. Gdzieś Grecja, Rosja i Faraon na uszach i w drogę. Siema Mateusz. Jak się czujesz? Pozdrawiam z Poznania. Pozdrawiam Poznań. A dobrze się czuję. Już jestem zmęczony powoli. No ale normalnie. 21.22. Na deszcz się zbiera. No ale weź, te chmury to jest w ogóle jakaś katastrofa tutaj. Skybox szalał. Czy u Franka kiedyś, ja pamiętam, ja przestałem Franka używać, mody, bo coś krzaczyło mi. I potem wiem, że po jakimś czasie Damian się do mnie odezwał, że on robi modyfikacje, że on mi będzie podsyłał. No mówię, spoko. I Damiana cały czas używałem, ale powiem wam szczerze, że no teraz chwilowo jak nie mam, nie wiem, czy ten z 1.37 działają, nie chciałem próbować. Napiszę jutro do Damiana, jak nie zapomnę, może mi podeśle co. A jak nie, to może posiedzę i ściągnę ten cały Naturaluxe na 1.38. Franka mam w warsztacie Steam, tak? Ja wiem, że jest w warsztacie Steam. Jeżeli to było do mnie pytanie. Adrian, siemaneczko, witam. Patrzałem jakiś JBX Graphic Mod czy coś, ale z tego co tam słyszałem, to 30 euro kosztuje, no. Czy dolarów? Ale nie wiem, nie patrzyłem, bo w ogóle jak tylko się dowiedziałem, że płatny, to stwierdziłem, że nie. O DLC Iberia? A co mogę sądzić o DLC Iberia? Jak każde DLC, będzie petarda po prostu. Adrian, miło mnie widzieć za kierą, cieszę się bardzo. Już nie pierwsza osoba, która mi to dzisiaj pisze, aż mi noga zaswędziała. Czy kolano bardziej. Kiedy multi z widzami? Nie wiem. Jeżeli wszystko się uda, Daniel, to w sobotę, jak będziemy robili nocnego streama, to też tam wcisnę może gdzieś multi z widzami. Zobaczymy. Będzie fajne i drogie, jak zwykle taki, jak zwykle się kupi, Grzesiek. Dokładnie tak, jak mówisz.
Dudi, siemanko, w Polsce na urlopie, fajnie masz. Chociaż w Polsce wkurzało mnie to, że trzeba wszędzie sobie te kagańce na pysk szmaciane zakładać. Bardzo mnie to denerwowało, że trzeba w tym chodzić. Marcin, fajnie, że jesteś. Dzięki. Dokąd zmierzasz? Doktor Simon, na Litwę. Malwi, czy jak to się nazywa? No, nie wiem. Bogdan, witam Bogdan. Witam bardzo serdecznie. Błażej Cieślak, siemaneczko Błażej. No w Belgii mamy to samo, kaganiec i możesz iść, no. Tutaj jedno szczęście jest jeszcze normalnie. Zobaczymy jak długo. Myślałeś, żeby się zgadać z człowiekiem z Katowic na 12 godzin? Człowiek z Katowic odpoczywa chyba. Nestor, siemanko. Kocy w sklepach trzeba, no. Nestor, no już działam, tak? Że tak powiem, chwilowo wróciłem, żeby podziałać. Trochę się pospotykamy. Jedź prosto. Nie, Nestor, tu nie trzeba nigdzie. Tylko w sklepach tam kartki są wywieszone, żeby trzymać odstęp po prostu troszeczkę, nie? I zdziwiło mnie to, jak pojechałem po moją żonę na lotnisko. Zdziwiło mnie to, że tam patrzę duże te transparenty, że maseczki trzeba zakładać. Mówię, kurde. Także niby ogólnie w Szwecji nie trzeba, komunikacji miejskiej nigdzie nie trzeba, ale jak na lotnisko przyjeżdżasz, to trzeba. Takie paradoksy. Ja testuję maskę plastikową od koleżanki, używa się jej fajnie niż szmacianki, lepiej się oddycha, polec Jakub Musi. Nie, no nie ma tutaj, nie jeżdżą ludzie w maseczkach, w autobusach. Tak samo na promie. Jaki jest sens? Ludzie w poczekalni na prom, jak ja płynąłem do Polski, jeden obok drugiego stoją bez maseczek oczywiście, bo w Szwecji nie trzeba mieć maseczek. Ale wchodząc na prom, wszyscy zakładają maseczki. Mają badane temperaturę tymi pistoletami. Niby trzeba nosić maseczkę, zachować odległość, ale na przykład w Gdańsku na lotnisku ludzie są trzymani, no w poczekalni wiadomo, tam każdy się stara trzymać odległość. Ale potem jak władują was, nie wiem kto leciał z Gdańska do Skawsy, to ładują was wtedy wszystkich na schody, stoicie na schodach i czekacie, żeby was wypuścili do autobusu, który was zawiezie do samolotu. No na tych schodach jesteście ściśnięci jak sardynki, bo oni was tam na te schody wwalą i już mają spokój, bo jesteście odprawieni. Wtedy już dalej wami się tam zajmują ci, którzy obsługują samolot. No paranoja po prostu, paranoja goni paranoję. No i są ograniczenia, tam są jakieś miejsca co drugie. Jak ja jechałem autobusem do Sztokholmu na przykład, to były tak po przekątnej miejsca na zmianę, ale no wiadomo, no nie wiem, no jakoś tutaj jest normalniej. Kiedy Iberia ma być? Bo ja nie mam bladego pojęcia.
Zobaczcie, ile te pociągi coś są skitrane. Patrzcie, ile my stoimy. I to nie tylko gdzieś na polskich terenach, tylko wszędzie stoimy. W szkole to samo, na korytarzu jest jeszcze, a w klasach nie ma. No. Wiecie, tutaj paranoja goni paranoja. Same nonsensy są. Horizon, ty żyjesz. Dragwajtek, siema Dragwajtek. A czemu nie mam żyć? Żyję i to dobrze żyję. Normalnie w sumie. Ja pitole, zobaczcie, ile tu jest stania. Damian Konert, witam ponownie. No właśnie, Grzesiek, no mówię ci, to jest po prostu paranoja, to jest paranoja. To, co się dzieje teraz, to już jest paranoja, to już... Dragwajtek, nie było czasu. Nie, tu wszędzie się Nestor teraz stoi tyle. Przejedzie kilka pociągów i wtedy się one na chwilę otworzą. Chociaż tutaj chyba dopiero pierwszy czy drugi jedzie. Ja, ale to jakiś taki dziwny ten. Nie, drugi to jest. Taki jakiś dziwny, taki wysoki. To terenowy pociąg jedzie. Zrób trasę z Zakopanego. Inhalator zamówiłem, Jakub. No już pisałeś to. No i co z tego, że inhalator zamówiłeś, powiedz mi. Bo piszesz mi, że zamówiłeś inhalator, a ja cię mam spytać po co? No nie zapytam się, no bo inhalator się kupuje, żeby się inhalować. Używać go do inhalacji. Ale gęsto tych pociągów zrobili. No, Grzegorz Piotarek, już jesteś. Okej. No patrzcie, dwa pociągi przejechały i jeszcze będzie chyba jechał. No to że słuchaj. Teratora, Daniel 81. O! Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze raz. To Gagarin. To jak w ławie na głównej trasie kolejowej. U nas na Mołunkowcu też dużo pociągów. Ale tu napitolili coś z tymi pociągami się coś skitrasiło moim zdaniem, bo tak nie było tak. Program Kolej Plus. Wersja ETS 1.38. Je trafik ma wpływ na pociągi, no, standard jest 1. Ja Lucius nic nie przestawiałem. Nie ruszam już tego. Jak w Iberii dopiero dźwięki nagry. A ja widziałem właśnie coś. Chyba na tej stronie głównej Steama jest, nie? Jak do ETS-a się wchodzi, że dźwięki nagrywają. A tam są całe szlabany, czy tak do połowy? Ej, tam są do połowy, to może byśmy przejechali. Mieścimy się tak? Chyba jo, nie? Czy się nie zmieścimy na taką długość? Wezmę tak, zmieścimy się? Nie, zahaczymy, Widzieliście? Jeszcze uderzyłem w ten, w kolizjona trochę. Ten to ma wyczucie czasu. Tak się udało. No kurde, bo tak by stał by jeszcze pół godziny na tym przejeździe. Bez przesady, nie mamy tyle czasu, już jest 21.35. Ja miałem 1000 km czy ile, a ja go robię kurde 2 godziny. Cwaniak. Czekajcie tylko, co tu się dzieje. Dragwajtek, kiedy z bąblem jakiegoś snowrunnera nagracie? Do bawołów strzela. No ja właśnie widzę, że...
że on tam próbuje strzelać do tych, ale to chyba nie są jego klimaty. Nie wiem, czy on tak lubi tą grę. Trzymaj się prawej strony, potem jedź główną drogą. Ja to od razu mówię, że to nie są moje klimaty, ja bym tam... O kurde, miałem w prawo jechać. Ja bym tam, kurde, nie dał rady w tą grę grać. Chodzić, szukać tej zwierzyny, to ja nie mam cierpliwości do tego. Wiesz, jak się nazywa urządzenie do mierzenia piasku? Do mierzenia piasku? Nie. Ja tam zaraz na kepsa idę. No, czyś tu oszalał o 22 na kepsa? Ci będzie gniło, jak będziesz spał w żołądku. Sandomierz, ojejku, Sandomierz, no dobre. Mod na grafikę to jest ten mod od Franka, FRKN chyba 64, w workshopie go znajdziesz. Ale niebo ma brzydkie. Nie bierz go, on niebo ma brzydkie. Zobacz, jakie niebo jest okrutne. Uj. Chyba, że on nieba nie zmienia. Jedziesz w końcu, Iceman, no jadę! Trzymaj się, ambasador Jamajki, fajnie, że byłeś. Słuchajcie, zobaczymy, ile mamy. 97 km, no to do 22 się spokojnie wyrobimy. Milion 500 000 kilometrów. Grzesiek, wszystko, Facebook tak samo. Dożyliśmy takich czasów, że jak się coś bierze na logikę i się logicznie podchodzi do tematu, to jest się uznawanym przez niektórych za wariata, a jak się głośno te swoje opinie wyraża, no to zostaje się zablokowanym, bo wiadomo, no. To podskoczy takiej dużej korporacji, czy takiemu dużemu, takiemu Goliatowi jak YouTube. To co ty możesz? Po prostu kanał zostanie ci zablokowany i se kombinuj. Człowiek się tu cieszy, że ma 12 tysięcy ludzi, a może się w ciągu chwili okazać, że nie ma kanału, taka prawda. Ale jaka dróżka tu jest. Renówka jeszcze nie na serwisie? No nie była renówka, już była na serwisie, Nestor. Fajna boczna dróżka, podoba mi się też. I tak widać, że ona nie będzie taka krótka, ta dróżka. Bo tam było kilkadziesiąt kilometrów. Też ci się takie klimaty, Nestor, podobają? No bo petarda klimaty są. Ale ja nie wiem, czy ja już tu nie byłem. Chociaż może nie. Tak mi się coś kojarzy przy jakimś takim jeziorze jazda. Chociaż to nie było tu na pewno. Ale faktycznie mi się przypomina tak tutaj ten przejazd, pamiętacie, z fikcyjnej Polski, tylko że jeszcze tutaj była droga piaskowa, tu się w lewo skręcało.
u Matameta. Tam jest taki jeden przejazd. Podobny, nie taki sam, podobny. Jadę na Ribi. Dobra, i jesteśmy. Kolejny, ale tu już asfalt. Tekstury nieadekwatne do dźwięków, no. Środa Śląska, wjazd na tartak na fikcyjny, o, być może. Lokomotywa gwizda i puszcza parę. Kurde, ale tu jest skręcenia, ej. Marcin Ambrozjan. Ambrozjan na promodzie. Teraz to jest promoc. Tylko promoc. No i wszystkie DLC oczywiście. Nie no, ale z tym graficznym modem to ja muszę szybko coś pomyśleć, bo to jest po prostu katastrofa. Chyba żeby... I znowu przejazd kolejowy, od razu lewy pas. Next gen pobierz. Polski kubeczek, siemanko. Prr, gdzie ty się tam pchasz? Dzwonimy do ITD. Iceman, dzwoń. Mówię ci, chłopie, dzwoń. Nie, do Damiana napiszę. Może Damian już ma tą swoją wersję próbną. Ostre wymijanko. No chłopie, no co ja? Nie mam czasu czekać. Tutaj terminy gonią. Spanie czeka. Jeszcze łóżko muszę sobie zrobić jej. Trzymaj się, Kamil Sulski. Ja sobie go jutro obczaję, bo dzisiaj już, wiesz, nie będę nawet na fejsa wchodził, bo... Jesteśmy w Balwi. Nie będę na fejsa wchodził, bo od razu się tam walę do tyłu na kojo i idę spać. Ale dzięki, Kamil. Ulało ci się, Lucius? Sorry. Oj. Jedź prosto. Mateusz 1991. A kto wrócił? Na imię Żbana uspokoiłem się od dłuższego czasu, jak nie streamowałeś. Też jeżdżę rangety teraz w VS 5 zł. Dzięki, Mateusz. Ale ja nie wiedziałem, że ty masz bana. Ja myślałem, że ty po prostu nie wchodzisz. Ty miałeś bana? Ale zdejmę ci, Mateusz, tego bana. Zdejmę ci. Zaraz po streamie wejdę i ci go zdejmę. Nestor różowy. No, Mateusz to taki nie różowy. Mateusz to po prostu czasami się zagalopował. Ale cieszy mnie to, że tacy starzy starzem widzowie
że nawet jeżeli coś tam nawyprawiali, czy tam coś pisali, mówili, czy coś, wracają po jakimś czasie, napiszą, ostatnio... Ej, jeszcze kogoś miałem odblokować, kurde blade, a ja nie pamiętam. Dobra, ale sobie przypomnę, jak zobaczę jego nick. Ktoś tam ostatnio nawet przeprosił na Facebooku pod postem jakimś, żeby go odblokować, także spoko, no. Ważne, że widzą swoje. Trzymaj się, Maciek. Uuu, tracker. Czekaj, bo tu coś pisze się. Jeszcze z twoich ulubionych zostaje... Ta, Lucius, tak, zostaje. Cały czas pisze mi tam na Facebooku, posty pisze. Jest poblokowany wszędzie, ale na Facebooku już nie chce mi się szukać, bo dałoby radę, ale... Jeszcze się nad nim zastanawiam, bo widać, że trochę chyba sfolgował. Kiedy konwój nam MP? Kubeczek. Zobaczymy, może w sobotę. Zeus, szerokości, trzymaj się. Tak, nikt nie jest idealny, wiadomo. No. Ja też popełniam błędy, każdy popełnia błędy. A nie da się ukryć, to są tacy widzowie, którzy są długo na kanale i po prostu przyszedł taki okres, kiedy zaczęli coś tam i... Nie ma się co tu obrażać, fochować. Także Mateusz, zaraz po tym ci ściągnę tego bana i jeszcze temu jednemu, nie pamiętam jak on się nazywał, ale znajdę go. Rozbestwili się, tak jak Grzesiek pisze, no. Przyszedł taki moment, kiedy im się wydawało już, że... A jak widzę i mnie to bardzo cieszy, że ich nie bawi wchodzenie pod innymi nickami. Oni chcą używać swoich nicków. To jest bardzo fajne, bo to nie są tak zwane niedorozwoje, które po prostu przychodzą po to, żeby coś narobić, a jak ich zbanujesz, to biorą sobie inny nick i dalej coś tam piszą. Oni po prostu są na tyle kumaci, że chcą używać swoich nicków i koniec. To mi się podoba, że im zależy nie tyle, żeby zostać odbanowanym, żeby móc coś pisać, bo mogą coś pisać, tylko im zależy właśnie, żeby pisać pod tymi nickami. Uj. O, Mateusz, teraz się... rozpisał. Mateusz, dzięki, ale nie musisz już tego pisać. Tak, Daniel, narozrabiałem, a bardzo cię zdenerwowałem swoim zachowaniem, ale nie jestem wcale dumny z tego 1 zł. Domyślam się, że nie jesteś z tego dumny. Także zaraz, Mateusz, Mateusz, będziesz odbanowany, na następnego streama już będziesz normalnie wchodził. Szkoda, że moderacji nie można przypisać. DJ Face, o co chodzi? O nic nie chodzi. Wracają stare widzy, które z jakiegoś powodu, z takiego czy innego, dostały kiedyś bana. Dobra. Ciofamy. Jeszcze trochę do przódku ją podciągnę. DJ Face, a ty nowy? No to ty mój, będziesz trochę... Nowy, będziesz trochę starszy, że tak powiem, na kanale. A Maciek Tracker, ta gra o piekarni to tam. A tamten Kamil, nie, to Mateusz jest. Dobra, ciofamy. Nawet na Discordzie nic nie piszą. No, to w ogóle tam. A Lucius, to już wiesz, to już nie chodzi o to, kto go banował. Już teraz nie wnikajmy w to. Trzymaj się, Krzycho. 500 plus i pan zdjęty. 500 plus, o Jezus.
Może ostro pracują nad nią, no tam jest co dopracowywać, Grzesiek, powiem ci, jak oni chcą to zrobić tak na konkretnie, no to... Nie grałem już 3 miesiące, a szybę można otwierać? No, można moneta otwierać. Dobra. Rozładowujemy się, ja sobie tylko zapiszę. 1143 km. Nowogard Balwi. Balwi i 1143. Zdjęciorko. Dobra, moi drodzy parafianie, włączymy sobie teraz, czekajcie, zapodam muzyczkę, żeby nie było. Coś fajnego. Niech sobie jest. Silver, do następnego Silver. Ja wam dziękuję wszystkim bardzo za wizytę. Pany i panewki, Seba, dokładnie. Także dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam na kolejny. Na kolejny jakiś stream albo film. Ładna ta cytrynka była. Jaka cytrynka? Dobra, także dziękuję bardzo wszystkim za dzisiejszą wizytę. Jest 21:52. Kończymy tego streamka. Tymczasem zapraszam na kolejne, jakieś produkcje. No co? Fajnie było wrócić po tych kilku tygodniach z powrotem. Także co, widzimy się w kolejnych jakichś. Poracy, coś tam się zmienił ten człowiek. Co tu za człowiek znowu się zmienił? Dobra, nie będziemy w to wnikać, bo będziemy tutaj siedzieć. Maciek, Piwerko, oczywiście do następnego. Oczywiście informacje będą na Facebooku i na YouTubie. Także trzymajcie się, na razisko, hejka.